radio krakow Ja i nasz ekspert, pan Andrzej Lupertowicz z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowym, Safe to Drive. Witam. Dzień dobry, witam państwa. Mieliśmy ogromne korki, i tak w ogóle piątek to był straszny dzień. Nie wiem, z czego to wynikało, czy jakaś zmiana pogody, ale wypadków, kolizji, korków nie brakowało. Całe popołudnie za, do późnego wieczora zablokowana była autostrada w stronę Gatowic, tam doszło do śmiertelnego wypadku. Potem na drugim pasie też był wypadek, no i tak to się działo. Był taki moment, że policja i służby apelowały o pomoc do mediów, żeby. Przemówić do kierowców, którzy w tym korku stoją, żeby zrobili ten tunel dojazdowy, no. bo, bo nie mogli dotrzeć z pomocą. Tak, można sobie wyobrazić, że na jakiejś drodze, niekoniecznie na autostradzie, ale na autostradzie również, w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś wypadku, <trym> natychmiast korek robi się na kilka kilometrów, i teraz, jak nie mogą dojechać służby ratownicze, to. Tego korka nie ma jak rozładować w żaden sposób i nie ma jak, y, nie ma jak pomóc poszkodowanym. Nie ma jak y, pomóc tym, którzy w tym korku stoją i tej pomocy często wymagają, bo jest zimno, bo im się kończy paliwo na przykład. Prawda? Takie Cześć. dramatyczne mieliśmy właśnie komunikaty od naszych <grym> słuchaczy na naszej stronie. Mogą sobie Państwo jeszcze zobaczyć, bo to tam jest y, www.radiokrakow.pl i, i informacje, że y, o piątkowych wypadkach, że to był fatalny dzień. To proszę zobaczyć komentarze pod spodem pomocy. Stoję w korku. Y, Kończy mi się paliwo yy, marzne, bo, bo paliwo się kończy, więc silnik wyłączony. I takie dramatyczne apele tych ludzi, a z drugiej strony taki trochę hejt, bo, a bo co ta policja robi, w Niemczech to w pół godziny sobie policja radzi z takim korkiem. Ach, tam bzdury oczywiście, ale to fajnie jest tak napisać i komuś wsadzić rządło, yy, nie myśląc o tym, że, 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 że ludzie robią, co mogą, że policja nie mogła dojechać, że, że i nie ze swojej winy, tylko z winy tej, że nie potrafimy się zachować w takich sytuacjach. Jest zawsze Amok. Potrzebne jest jakieś współdziałanie niewątpliwie między tymi kierowcami, jakieś porozumienie, co do sposobu postępowania, że zjeżdżamy wszyscy z prawego pasa maksymalnie na prawą stronę, z lewego na lewą i umożliwiamy dojazd tym służbom ratowniczym i rozładowanie kolej. Tak, tam są zaraz takie komentarze, a jest przecież awaryjny. No nie awaryjny, tylko robimy tak jak pan mówił. Korytarz, ratowniczy, Korytarz ratowniczy. Natomiast jak każdy będzie siedział w samochodzie i pod nosem przeklinał sytuację, natomiast nie wyjdzie z tego samochodu, nie spróbuje w jakiś sposób pomóc sobie i innym, no to, to będziemy tak stali. No I sytuacja czasem jest bardzo nieprzyjemna tym. Ale były takie komentarze też od, od niektórych internautów, że Szaleństwo o zawracanie na autostradzie, ale to był akurat pomysł policji, żeby tych ludzi, którzy utknęli przy samym miejscu wypadku, zawrócić, żeby oni mogli gdzieś zjechać pierwszym zjazdem i nie stali tam tak do końca. No i takie, dwa, takie zderzenie dwóch komentarzy. Jeden właśnie, że policja w pół godziny w ogóle tam sobie nie radziła policja beznadziejna. I drugi komentarz osoby, która stała przy samym miejscu, gdzie ratowano życie tego człowieka. No niestety bezskutecznie zmarł. Ale, ale ta osoba stała 100 metrów od wypadku i zupełnie inny komentarz, że no. Zrozumienie, ale y, trzeba doświadczyć, dotknąć śmierci, tragedii na własnej skórze i poczuć, jakby otrzeć się o to wszystko. Bo inaczej jakoś trudno nam z siebie wykrzesać, ja nie mówię już jakąś głęboką empatię, ale przynajmniej odrobinę zrozumienia. No, niestety, wśród naszych kierowców są różni ludzie. Są tacy, którzy są nieśmiali, niezdecydowani. Na drugim biegunie są ci agresywni i ci, którzy myślą tylko o sobie. Na szczęście ta grupa środkowa trzeźwo myślących kierowców jest chyba największa, i oni powinni swoim postępowaniem w takich sytuacjach dawać przykład. Bo jak inaczej pokazać tym pozostałym, że trzeba właśnie wykazać się tą empatią, wykazać się zrozumieniem. Trzeźwym myśleniem. Nawet, Właśnie, trzeźwym myśleniem, bo to tego, tego w, w pierwszej kolejności brakuje. Ja tak sobie myślę, że jesteśmy wychowani w biedzie, w biednym kraju. Bo nie mówię, że w biednych domach, bo to różnie bywało, ale w, w biednym kraju, gdzie o wszystko trzeba było walczyć: były kolejki, po mięso, po buty, po cukier, i każdą rzecz trzeba było wyszarpać. I wielu ludziom to zostało. I dzisiaj dalej biorą udział w jakiejś konkurencji, której nie ma. Jeśli ktoś mnie wyprzedza, aha, to się ściga. Jeśli ktoś ma lepszy samochód, aha, bo chciał mi pokazać. Nie odnosi pan wrażenia, że czasami niektórzy kierowcy właśnie tak się zachowują na drodze? Tak, ta rywalizacja na drodze Prawda? jest widoczna. Samochód Bardziej niż staje się zagranicą. narzędziem rywalizacji. Ja mhm. będę lepszy, będę mhm. szybszy. No tutaj się wkrada oczywiście od razu w parze idąca z tym ta agresja w ruchu drogowym. Wszystko to razem prowadzi do niebezpiecznych sytuacji, jeżeli chodzi o właściwą postawę. Jest taka świetna książka brytyjskich specjalistów od jazdy defensywnej, gdzie można przeczytać, jak powinien kształtować swoje umiejętności każdy kierowca, żeby zostać takim super kierowcą. I właśnie jedną z podstawowych rzeczy jest dostrzeżenie, Własnych błędów w zakresie stosunku do innych kierowców, i zaprzestanie tej rywalizacji na drodze i zamienienie rywalizacji na współdziałanie. Żeby to wszystko się jakoś na tej drodze układało, pomoc i współdziałanie w stosunku do innych kierowców, a nie rywalizacja, kto jest lepszy, kto jest szybszy, kto prędzej tam jedzie z, Nie z tego pasa, co trzeba, wciśnie się w korek, jest lepszy. Prawda? I do tego Państwa chciałbym namawiać, i tu Pan Andrzej myślę też mnie poprze, żeby, żebyśmy patrzyli na innych i starali się zrozumieć, że oni są też na drodze. Wtedy będzie nam łatwiej użyć kierunkowskazu, yy, u, ustąpić komuś na podporządkowanej, wpuścić go. I na przykład stojąc w korku, poprosić kogoś, kto ma mało benzyny, żeby wsiadł do naszego auta, bo i tak stoimy, więc może kogoś poznamy, porozmawiamy i będziemy się grzać w jednym aucie, raz w jeden, raz w drugim. Może tego typu zachowania udałoby się gdzieś kiedyś w przyszłości, to jest taka moja kraina marzeń, że kiedyś tak może będzie. Najlepiej by było, by było łatwiej przeżyć. Na najlepiej by było oczywiście, gdyby nie było korków i wypadków, ale tego pewnie uniknąć się nie da. Więc taki apel i myślę warto pomyśleć. Adwent się zaczyna. To tak jak już, już tak, jak już mówimy, to, to, to do końca. Proszę bardzo, to jest czas na, na przemyślenia i dla wierzących, i dla niewierzących, ale każdy może trochę pomyśleć i trochę, trochę się zastanowić nad tym, co poprawić w tym swoim zachowaniu na drodze. Dziękuję bardzo. Tam, dziękuję bardzo. Pan Andrzej Lubertowicz, Akademia Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe to Drive, był naszym gościem.